Czy podoba mi się to urządzenie? Tak. Czy jest idealne? Nie. Czy zostawię je dla siebie? Być może. Zapraszam na materiał poświęcony streamerowi Bluesound Note 3 generacji. Wygląda jak śniadaniówka. Cześć, witajcie moi drodzy. Tak jak na wstępie powiedziałem, dzisiaj materiał poświęcony streamerowi Bluesound Note 3 generacji. Skupię się raczej na rzeczach takich bardziej praktycznych. Skupię się troszkę na aplikacji i na tym oczywiście, co mnie najbardziej wkurza tutaj. Bo oczywiście nie jest to urządzenie idealne. Urządzeń idealnych raczej nie ma, a przynajmniej nie w takiej kwocie. Parę słów na temat wykonania i wyglądu tego urządzenia. Jak widzicie, ja zamówiłem sobie go w wersji białej. Fajny taki matowy plastik, dobrze wykonany, jak najbardziej oceniam na plus. Z przodu mamy znaczek Bluesounda oraz wejście mini jack. U góry jest panel dotykowy, ale to za chwilę do niego przejdziemy. No i z tyłu, jak widzicie, mamy wszystkie potrzebne złącza analogowe, na subwoofer, koaksjalne, optyczne wyjście, wejście, trigger out, wejście na port podczerwieni, LAN, USB oraz HDMI, ERC. Dobra, przejdźmy do panelu dotykowego, który jest na górze urządzenia. Jak widzicie, jeszcze folii nie ściągnąłem, bo w sumie jeszcze nie zdecydowałem, czy urządzenie zostawię dla siebie, czy je oddam. I teraz tak. W tym miejscu jest taki niewidoczny przycisk włączający. Po naciśnięciu urządzenie chwilę się paruje, łączy się z siecią i już jest gotowe. Dioda świeci na niebiesko, więc jest gotowe. Mamy tutaj czujnik zbliżeniowy, więc jak wezmę rękę, to za chwilę te wszystkie światełka zgasną. No tam kilka sekund to trwa, tam z 5 sekund. No i jak widzicie, świeci się tylko dioda od aktywności. Tą diodę możemy jak najbardziej w aplikacji wyłączyć zupełnie. Jak rękę przystawimy, to z powrotem wszystko się zapala. Gdzieś tam na forach widziałem, że dużo osób skarżyło się na ten panel dotykowy, że czujnik zbliżeniowy wariuje, że albo się urządzenie cały czas świeci, albo w ogóle. No u mnie tego problemu nie ma, ja zabieram rękę, no to po 5 sekundach gaśnie, przykładam rękę, no to zapala się na nowo, także u mnie wszystko działa jak należy. No i teraz po kolei, zaczynając od lewej strony, przycisk wstecz, czyli poprzednia piosenka, następna piosenka, tutaj jest pasek głośności. Możemy sterować głośność. Ja akurat mam to domyślnie w aplikacji ustawione, że na stałe jest ustawiona maksymalna głośność, więc tutaj no nie mogę go teraz skorygować, ale jest taka opcja po wyłączeniu tego w aplikacji. No i tutaj mamy 5 przycisków, czyli 5 tych kropek. Dowolnie możemy to zaprogramować w aplikacji, dowolne radio, czy tam playlista z Tidala, czy co tylko tam chcemy. Jeśli chcemy wyłączyć zupełnie urządzenie, bo od razu powiem, że jego się w sumie... No, nie wyłącza, nie ma takiej w sumie potrzeby, ale jeśli byśmy chcieli wyłączyć je zupełnie, to wystarczy niebieską diodę przytrzymać przez tam około 5 sekund. Gaśnie wtedy wszystko, urządzenie jest wyłączone. Szkoda, że nie ma opcji w aplikacji włączania i wyłączania tego, no ale co zrobić? Tak producent sobie wymyślił i tak musi być. Jeśli komuś nie przeszkadza, że to urządzenie będzie tam gdzieś tam w tle sobie delikatnie pracowało i pobierało tam odrobinkę prądu, no to możemy sobie to urządzenie gdzieś tam schować za wzmacniacz, za szafę, na szafę, za telewizor, czy gdziekolwiek chcemy. I wtedy jest to urządzenie totalnie niewidoczne dla nas. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. Przycisk włączania i wyłączania jest również przyciskiem play-pauza. Jedno tapnięcie gra muzyka, drugie tapnięcie jest to pauza. Górny panel oczywiście się brudzi, palcuje się tak jak każdy smartfon, bo to wiadomo, ekran dotykowy to logiczne. Aplikacja nazywa się BlueOS. No i mamy tak. Może przejdziemy sobie po kolei moje playlisty. Jeśli mam konta na różnych serwisach muzycznych typu Spotify, Tidal, Qobuz i tak dalej, to tutaj będą się wyświetlały wszystkie moje playlisty, które sobie w tych aplikacjach zapiszę. Następnie mamy pamięci. Pamięci są to wszystkie moje zapisane tak zwane presety, czyli mogę sobie zapisać z urządzenia, tak jak mówiłem tutaj,
mogę sobie do 5 różnych tych presetów ustawić, ale z kolei możemy sparować sobie również każdy inny pilot, czyli na przykład jeśli mamy wzmacniacz i kilka przycisków się znajdzie tam niewykorzystanych, że tak powiem, przez ten wzmacniacz, ja tak mam u siebie, to wtedy część tych przycisków mogę sobie przeznaczyć do obsługi właśnie BlueSounda. Mogę ustawić sobie kilka przycisków, które będą odpowiadały za jakąś funkcję właśnie w Node. Ja mam na razie tutaj 3, jakaś playlista i radia i tak dalej, ale fajna opcja. Moje ulubione, no to wiadomo, wszystkie polubione, wszyscy polubieni artyści, albumy, utwory, playlisty czy stacje radiowe. Następnie oczywiście Bluetooth. Możemy się połączyć tam z każdym dowolnym urządzeniem. HDMI, ARC. Możemy się podłączyć z telewizorem i teraz powiem tak. Troszkę się naczytałem w internecie, na forach, właśnie ludzie się skarżą, więc sam musiałem to sprawdzić i faktycznie HDMI, ARC, no u mnie działa, ale nie działa to dobrze. Dźwięk jest nieczysty, bardzo brzydko brzmi, są ogólnie zniekształcenia. Więc połączenie telewizora przez HDMI, ARC, no nie mogę tego polecić. Być może jakaś aktualizacja rozwiąże ten problem, no ale musiałem o tym wspomnieć teraz. TuneIn i Radio Paradise to oczywiście służy do obsługi radia. Tidal, no to wiadomo. No i tutaj z Tidala możemy korzystać na dwa sposoby. Albo poprzez właśnie tą aplikację, w której teraz jesteśmy, czyli BlueOS. No i tutaj możemy wybierać sobie, szukać nowe piosenki, masters, polskie nastroje, tam bla bla bla. Wyszukiwać możemy własne utwory jakieś tam, które tylko nam się podoba. Lub przez typowo aplikację Tidal, naciskając właśnie tutaj ten głośnik. No i tutaj mamy opcję BlueSound Node. No i wtedy łączymy się z BlueSoundem i odtwarzamy z niego muzykę. Także na te dwa sposoby jest możliwość odtwarzania. Komu jak się podoba, jednym będzie pasować aplikacja typowo Tidala, drugiej osobie może pasować BlueOS, także bez znaczenia. Następnie serwisy muzyczne. Możemy tutaj podpiąć jeszcze wiele, wiele innych serwisów muzycznych. To jest cała lista. Nie będę ich czytał wszystkich po kolei. Widzicie, co tutaj jest. Około 20 różnych serwisów muzycznych, także te wszystkie najważniejsze. Z tego co brakuje, to na pewno Apple Music i YouTube Music. Tych dwóch aplikacji nie ma. Oprócz tego pomoc, no to wiadomo, aktualizacja, wersja oprogramowania i tak dalej. Ustawienia. Jeśli wejdziemy w ustawienia, to co po kolei mamy? Jeśli wejdziemy w ustawienia, po kolei od góry mamy tak, alarmy, czyli możemy sobie ustawić, że rano ma nas budzić muzyka. Następnie sleep timer, czyli możemy ustawić, że urządzenie się wyłączy samo za 15, 30, 45, 60 lub 90 minut, czyli półtorej godziny maksymalnie może urządzenie grać, później się wyłączy. Mamy regulację tonów, możemy soprany, basy sobie tutaj wyregulować, jednak od razu odradzam, bo dźwięk jest zauważalnie cichszy, gorszy i to jeśli jest taka opcja w naszym wzmacniaczu, to lepiej tam wyregulować tony niż tutaj. Podłączyć subwoofer, ustawienie zwrotnicy, wyrównać głośność, zewnętrzny dlak dla MQA możemy również ustawić stały poziom wyjściowy, czyli ja tutaj mam właśnie ustawione u siebie, żeby zawsze na maksa było głośność z tego urządzenia, a wtedy reguluje głośność tylko i wyłącznie pilotem od wzmacniacza. Następnie mamy zakładkę odtwarzacz. Tutaj skonfigurujemy ustawienia naszego Wi-Fi, nazwa pokoju, źródła dostosujemy. To co jest ważne, pilot IR, czyli pilot na podczerwień. Możemy sobie dowolny pilot skonfigurować, już o tym wcześniej mówiłem. Jest pilot. Tak, oddzielny pilot można dokupić do tego urządzenia, specjalnie dedykowany. Tylko po co? Tylko po to, żeby włączyć i wyłączyć? No nie widzę większego sensu. Każdy dowolny pilot możemy zaprogramować i ustawić w nim te wszystkie opcje, które tu są teraz, które tutaj widzicie na ekranie. Jasność wskaźnika, czyli nie wiem, czy tutaj widać. Ta niebieska dioda. Możemy ją bardziej rozjaśnić, możemy lekko przyciemnić lub możemy ją zupełnie wyłączyć.
No i to w sumie na tyle, jeśli chodzi o aplikację. Nie jest ona skomplikowana, bardzo prosta, przejrzysta, płynnie chodzi. To, co zauważyłem tutaj, to czasami, sporadycznie, ale kilka razy już mi się zdarzyło, że piosenka, powiedzmy, przeleci do końca i faktycznie zmieni się utwór. W głośnikach gra po zakończeniu tego następna piosenka, ale tutaj tak jakby pasek zatrzymał się na samym końcu, no i nie przelatuje do następnej piosenki. Grafika się nie zmienia, cały czas jest ta sama, co teraz widzicie. No dziwne zjawisko, no ale no tak jest. Czasami trzeba po prostu, nie wiem, wyjść, odświeżyć aplikację czy coś takiego. Albo zmienić po prostu ręcznie utwór. Wszystko w sumie to, co w Tidalu, to możemy i tutaj robić. Jedyne, co zauważyłem, jeśli mam jakąś piosenkę, na przykład wezmę swoją playlistę, no, na przykład tą. Nie ma opcji usunięcia utworu z playlisty. To jest, no, wada, bym powiedział, bo to mnie wkurza. Jeśli utwór jakiś mi się znudził, no to żeby go usunąć, muszę specjalnie wejść do aplikacji typowo Tidala, żeby usunąć ten utwór. W tej aplikacji BlueOS nie mam w żaden sposób możliwości usunięcia z playlisty piosenki. Dodać piosenkę do playlisty jak najbardziej mogę, ale usunąć już nie. To jakie mam zarzuty do tego urządzenia, to DAC wbudowany w to urządzenie nie jest jakiejś najwyższej jakości. Umówmy się, no to jest urządzenie za tam 2,5 tysiąca, niecałe 2,5 tysiąca złotych. Więc no, jakieś kompromisy musiały być tutaj poczynione. Są różne streamery, różnych firm, różnych marek. Ale BlueSound, no nie powiem, że bije ich na głowę, ale jest urządzeniem chyba najlepszym pod tym względem. Stosunek ceny do jakości tutaj w tym urządzeniu jest naprawdę bardzo dobry. Urządzenie oczywiście odtwarza wszystkie pliki w wysokiej rozdzielczości, czyli MQA, FLAC, WAV i tak dalej, wszystko to, co naprawdę potrzebujemy. Tutaj do 2000 z kawałkiem mamy urządzenie naprawdę bardzo fajne. Jeśli chcemy znaleźć, że tak powiem, konkurencję dla tego urządzenia, do 2000 ciężko, do 3000 ciężko, 4000 z hakiem, gdzieś tam teraz na tych promocjach z okazji Black Friday widziałem, no niecałe 5000, Cambridge CXNV2, więc to jest na pewno konkurencja, być może lepszy, tak by przynajmniej sugerowała cena, nie wiem, nie testowałem na razie, ale no umówmy się, jest to urządzenie dwa razy droższe, więc... No, jeśli chodzi o tą półkę cenową, co mamy tutaj, no to ciężko znaleźć coś lepszego. Mamy oczywiście wbudowany tutaj przetwornik cyfrowo-analogowy, który wspiera oczywiście tą najwyższą jakość w Tidalu, czyli Master, czy tam MQA, kto jak woli. No i co? Brzmi to dobrze, naprawdę dobrze. Jakie jest brzmienie z tego urządzenia? Lekko ciepłe, tak bym powiedział. Nie jest tak rozdzielcze, nie jest tak detaliczne. Jest troszkę ocieplone, lekko w tą ciemniejszą stronę idzie, ale jeśli mamy jasne kolumny, to myślę, że bardzo fajnie się to zgra. To urządzenie raczej zostanie ze mną. Dlaczego? Bo Chromecast Audio zaczął mnie wkurzać. Tutaj mamy przede wszystkim wyższą jakość dźwięku i większą niezawodność. A, właśnie, a propos niezawodności, zapomniałbym o jednej bardzo ważnej rzeczy, to też dużo osób gdzieś tam na forum i na bezpośredniej stronie producenta, czyli BlueSound, się tam skarży, że często gdzieś tam może nie zrywa połączenie, ale tak jakby buforuje. Jest przerwa w muzyce, gra 2 sekundy, znowu przerwa i znowu... I tak w kółko. Do tej pory, no, przez 2 tygodnie testów zdarzyło mi się to 2 razy. Mam nadzieję, że to jakieś aktualizacje naprawią, bo nie jest to wina internetu na pewno. Jeśli ten problem by rozwiązali, to praktycznie dla mnie jest to urządzenie, no nie powiem, że idealne, ale świetne. I w cenie do 2500 ciężko będzie znaleźć lepsze urządzenie, które będzie odtwarzało pliki w wysokiej rozdzielczości.
Zatem ja urządzenie osobiście polecam, ale tak jak wspomniałem, nie jest to urządzenie idealne. Gdzieś tam swoje mniejsze lub większe wady ma, na które albo się zgodzimy, albo nie. Decyzja należy do Was. Jak zawsze polecam urządzenie wypożyczyć albo zamówić przez neta. Wtedy zawsze umowne 2 tygodnie na zwrot mamy. Przetestować we własnym domu, we własnym gniazdku, ze swoimi kolumnami, ze swoim wzmacniaczem i sprawdzić, czy nam to odpowiada, czy nie. Ja do tej pory korzystałem z Chromecasta Audio. Urządzenie, umówmy się, gdzieś tam wartości 200 zł. Tutaj, mimo że płacimy 12 razy więcej niż za Chromecasta, nie jest to 12 razy lepsze niż Chromecast. To od razu trzeba sobie powiedzieć. Czy dałem Wam odpowiednie argumenty do tego, żeby dołożyć do tego urządzenia? No na pewno nie. Ale ja chyba mimo wszystko zostanę z tym urządzeniem. Chromecast gdzieś tam mnie po drodze troszkę zawodził. Gdzieś tam zrywał połączenie, gdzieś nie chciał się połączyć, gdzieś... Rzadko to się zdarzało, ale od czasu do czasu było to irytujące. Tutaj idealnie może też nie jest. Ale pokażcie mi streamer, w którym jest idealnie. To taki kupię. Tylko nie wyskakujcie ze streamerami za 10 koła, nie? To tyle na dzisiaj. Może ten materiał nie był jakiś bardzo merytoryczny. Teraz wiecie dlaczego. Ale... Cóż, czasami tak bywa. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnych moich filmów, a następne będą prawdopodobnie albo kolumny Monitor Audio Silver, albo ten oto piękny smartfon Realme GT Neo 2. Bardzo fajny, zielony kolor. Podoba mi się. Zresztą zielony mój, jeden z ulubionych. Dobra. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się.